Siemano widzę, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, a my jesteśmy oczywiście na serwerze Kidowice. Kidowice, nasza wioska piękna, cudowna wioska. I słuchajcie widzowie, muszę wam serdecznie podziękować za to, co zrobiliście pod kanałem Zero Smanko. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale jak wczoraj nagrywałem odcinek na tamtym kanale, było 1400 subskrypcji. Czyli, prawda, początek tego kanału tak naprawdę. Prawie, że tak powiem, nic, by niektórzy mogli powiedzieć. Ale już dzisiaj, jak siądę sobie na krześle, w tym momencie, jak nagrywam ten odcinek na kanale, jest 4700 subskrypcji, czyli zaraz mamy 5000 i to jest 1/5 tego, co potrzebujemy, żeby zjeść ostrego chipsa, ponieważ na 25 tysięcy subskrypcji na tym kanale będzie specjalny, prawda, jak to się nazywa, special. Będzie special, ponieważ zjemy ostrego chipsa, bardzo ostrego chipsa, po którym... No myślę, że nas będzie naprawdę srogo piekło. I poza tym na 25 tysięcy, ponieważ to jest jeden special, później na 50 tysięcy jest drugi, na 75 tysięcy trzeci i na 100 tysięcy ostatni. I te wszystkie oczywiście macie na banerze na kanale Zero Smaku, więc serdecznie was zapraszam, kogo tam jeszcze nie ma, wbijajcie i, że tak powiem, oglądajcie! A my widzowie dzisiaj musimy się zająć ciekawymi rzeczami, ponieważ pomijając już ten radosny moment filmu, przejdźmy do tego smutniejszego. Tuptuś zaginął, co więcej, nie wiemy totalnie gdzie jest, a Magik po tym, co mi powiedział wczoraj, twierdzi, że Tuptusia nie ma na Kidowicach, że gdzieś poszedł i że żyje, ale że gdzieś jest dalej, więc nie możemy w takim razie spocząć, musimy go znaleźć. Nie wiem, o co chodzi, i mam nadzieję, że go odnajdziemy, ale no, z tego, co powiedział Magik, no to póki co, że tak powiem, za wiele informacji nie mamy. A jeszcze tak szybko napomknę, że udało nam się mieć 121 tysięcy subów na plusie, dzięki wielkie. Dobra, wychodzimy stąd i lecimy, bo widzę, że moja siostra jest na chacie, tam nie umiem się wysłowić, mignął mi nick. Pójdę sobie z nim pogadać, bo jestem ciekaw, co ona coś wie o Tuptusiu. Halo! Puk, puk. O! Dobrze, otwieram. Dzień dobry. Przejdź do moich... O, jak tu się pozmieniało! No, siadaj! O, lololo! Co nie, to tu? Tutaj nie. A co, tutaj czemu nie? Ja siedzę. Aha, no dobra, no to siądę tu, większa kanapa dla mnie. Będę mógł się położyć, a ty będziesz musiała zawsze siedzieć. O? Chyba ale chcesz się zamienić, co? Ja po prostu mam tutaj jedno swoje po prostu. To jest co masz? Królowa. No, swój jeden fotel. A, swój jeden fotel, no dobra. No dobra, a dlaczego jest czerwony, a nie różowy? Ponieważ widzisz, arbus jest czerwony. I ja już nie wiem, jaki ja mam kolor. Czyli czerwony, różowy. Czy zielony, czy różowy. No tak, różowy. Ale patrz, do wystroju pasuje ten. No, różowy też by pasował. Patrz, na górze masz różowe. I też pasuje. No, tutaj, tak. Tutaj o, tu też się pozmieniało. Dobra, czekaj, bo to jest też przesunięte jakoś. Mhm. Czemu to zdjęcie jest takie małe? Bo ja właśnie nie wiem, jak je powiększyć. Powiększyłem. No, sobie powiększyłam, jak widzisz. No, 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 rozumiem. No fajne, fajne. No, no naprawdę bardzo w porządku. A dlaczego to się styka? Co to ma być? Co się styka? No po prostu... No, tak wyszło. Masz przejście. Ale fajnie, mam tutaj tajną bazę. To jest mój... twoje przypadki? Moje, to moje, oczywiście, że moje. Dobra, pyk, no. Muruję cię, tam zostajesz tam. Ej, w takim razie. Ale co ty w ogóle do mnie chciałeś? Co, tak? A co, to już nie mogę przyjść tak po prostu odwiedzić, tylko nie zawsze możesz. Coś, że nie chcę? A tu też jest trampolina. Gdzie? Na polu. Mam bramkę, widzisz? A, takie trampoliny. No to skaczemy w takim razie. Zepycham cię z trampoliny. Ej. Czekaj, bo coś mnie laguje. Laguje? Gdzie ty jesteś? A tu? Czemu nie skaczę? Czekaj, bo to trzeba elytrę ściągnąć. Skaczę. Ściągnij elytrę. Dobrze. Wypadłaś, wypadłaś, wypadłaś. Nie rób tak, wypadłaś. To jest wypadłaś, wypadłaś. Nie rób tak. Dobra, dobra, słuchaj, nieważne. Przychodzę do ciebie, ponieważ mam bardzo ważne pytanie. Słuchaj, no. Jest sytuacja, ale dosyć smutna, no. Więc usiądźmy, bo możesz, że tak nie, powiem, nie ustać. Nie lubię smutnych. No ale trzeba czasem też. Słuchaj, no smutna informacja jest taka, że Tuptuś zaginął. Tuptuś? Tuptuś zaginął, nie ma go, chodź, pokażę Tuptuś? Ci. Chodź, ten tak. Tuptuś? No tak. Ale czemu? No chodź, no ja nie wiem, ale nie wiem co, patrz, tu był taki plakat, czemu wystawiłem. Na przykład nie Dave na przykład. No bo, no właśnie nie wiem, no ale Tuptuś zaginął i patrz. Ja wchodzę sobie do niego na chatę, a tu patrz, pajęczyny, go nie ma. Może wrócił. Tuptuś, jesteś? Ale wróciłeś? Wiesz, że jestem zawsze no, taka smutna, bo jestem taka, wiesz, zwierzęca, wiesz co chodzi. No wiem, no i właśnie tylko, w tym problem, czuła. że właśnie widzisz, Tuptuś zaginął i ja totalnie nie wiem gdzie jest, dlatego przyszedłem do ciebie, żeby się ciebie spytać, czy ty przypadkiem go gdzieś nie widziałaś może? Ja go nie widziałam nigdzie, myślałam, że ty go wiesz, masz pod swoją obroną, czy coś. No on tu sobie po prostu mieszkał, nie? Ale ostatnio tak się, żeśmy się zajęli tymi wojnami gangów, że po no prostu... No i oni zapomnieliśmy wszyscy. No właśnie, i dlatego ja tu sobie do niego przychodzę, patrzę, a go nie ma, więc dlatego zacząłem go szukać, nie? No ale ej, dobra, no może... skoro... Co? On może jest teraz smutny. Nie, no i właśnie nie wiem. Gdzieś.
Ja nie wiem, gdzie on jest. To ciężko mi stwierdzić, jaki on teraz jest, ale skoro nie widziałaś, to nie widziałaś. Ja będę go dalej szukać. W razie, jakbyś go gdzieś znalazła, to czy zobaczyła go gdzieś, to daj mi szybko znać, dobra? Okej, okay, dobra. Dobra, to to tyle. Dobra, ja lecę. Trzym się, elo. Dobra, pa. Dobra, widzowie, wchodzimy na chatę i powiem wam tak. Moim zdaniem, widzowie, moja siostra... Może, znaczy, nie wiem, czy ona coś wie, czy nie. No, zabrzmiało to wiarygodnie w sumie, co powiedziała. Aczkolwiek, całkiem możliwe, że tak jak pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, całkiem możliwe jest to, że to magik porwał Tuptusia i teraz nie chce mi powiedzieć, gdzie on tak naprawdę jest. Dlaczego tak twierdzę, że tak może być? No bo... Bo jednak magik, że tak powiem, raczej wątpię, żeby on miał zasięg tylko tam, gdzie sięga jego wzrok. To by było bez sensu ta kula w takiej sytuacji. Jakaś mucha mi tu lata. Muszę ją upolować, bo mi tu... Nie wiem, co to jest. Nieważne, w każdym razie, widzowie, moim zdaniem moja siostra coś kombinuje i moim zdaniem możliwe, że ona wie, ponieważ współpracuje w końcu z magikiem, więc całkiem możliwe, że ona wie o tym, gdzie jest Tuptuś, albo przynajmniej go widziała i całkiem możliwe, że po prostu tak przede mną poudawała. Idzie sobie gdzieś. Dobra, czekajcie, gdzie ona idzie, pójść. Okej, czy ona idzie do gangu dziewczyn? Dobra. Idziemy za nią, zobaczymy dokąd ona idzie. Czy ja mam podkę na niewidzialność? Mam jakąś podkę, dobra, to starczy. Co ty tu robisz, wariacie? Idź stąd. Dobra, lecimy i zobaczmy, gdzie ona w takim razie poszła. Dobra, tam jest jej nick. Dobra, idzie sobie gdzieś, ale za bardzo nie wiem gdzie. No chyba do gangu dziewczyn idzie. Tak, idzie do gangu dziewczyn, albo na pocztę? Nie, idzie do gangu dziewczyn. Dobra. Zróbmy tak, skitrajmy się tu, żebyśmy zobaczyli. Idzie do gangu dziewczyn. Dobra, przechodzi przez... Stanęła przed murem. O dobra, widzi tam, bo ja tam plakat dałem. Okej, okay, widzi ten plakat. Dobra. I co ona ma w rękach? Ciastko miała chyba. Dobra, wchodzi do środka. Ej, dobra, idę za nią. Może mnie to do czegoś zaprowadzi. Może coś odkryjemy, może nie. Zobaczymy, co się będzie działo. Wiecie co, ja robię tak. Robię włam przez mur. Ona schodzi na dół. Dobra, idziemy. Ona schodzi na dół do magika. Dobra, ja teraz na shifcie ciągle. O, kotur za nią poleciał w końcu, dobra. Ona schodzi na dół do wieży magika. Ej, czy to jest możliwe, żeby ona w tym momencie... żeby ona w tym momencie poszła magika poinformować, że ja za bardzo szukam tego Tuptusia, albo może Tuptuś tu gdzieś jest. Dobra, czekajcie, sprawdźmy to. Dobra, poszła sobie gdzieś tam. Dobra, tam widziałem, że kot poszedł do boku. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Teraz trzeba wykonać bardzo... Kurczę, ja mogę wejść tym moim przejściem. Dlaczego ja... O nie. To proszę, bo ona mnie zobaczyła, bo ona tam stała gdzieś. Czekajcie. Musimy tu dotrzeć do... Dobra, tam gdzieś jest. Dobra, szybko tu. I teraz tu gdzieś jest przejście. Tu jak rozwalimy, to się przedostaniemy. Dobra, i teraz... O kurczę, to nie tu. Dobra, tu. Okej, jest. Dobra, troszkę za daleko, trochę mnie poniosło. Dobra, tu. Jesteśmy przekopani. Dobra, jesteśmy w środku. I zobaczmy teraz, co ona tu kombinuje. Tu jest ten plakat! Ej, ja tutaj tego plakatu nie zawieszałem. Ej, to albo ona to teraz powiesiła, albo to ktoś inny to tutaj wcześniej zawiesił. Ale dobra, podejrzane. Dobra, widzę, że ona tutaj jest. Tam jest dalej ten plastikowy kitcoin, widzicie to? Dobra, to jest ciekawe. O, patrzcie teraz na ten plakat. Patrz na ten plakat. Pytanie, czy tu jest gdzieś Tuptuś. Jeżeli tu jest gdzieś Tuptuś uwięziony, to powinniśmy go jakoś zlokalizować. I najlepiej byłoby go stąd odbić jak najszybciej, tylko ja nie mam pewności, czy on tu jest. A co ona robi? Ona coś bije w tego grzyba? Nie wiem o co chodzi. Dobra, czekajcie. Zróbmy tak. Czy ja tu... ta muszka jakaś mi tu lata przed oczami. Dobra, poszła stąd. Dobra, moja siostra poszła. Dobra, czekajcie, sprawdźcie w takim razie. Bo nie widziałem tu nikogo innego poza nią. Dobra, szybko sprawdźmy. Tu jest ten plakat. Ja go tutaj nie dawałem, to musieli go oni tutaj dać. Tu jest dalej plastikowy kitcoin. Dobra, czy tu jest gdzieś Tuptuś? Halo, Tuptuś! Tuptuś, jesteś tu? Halo! Nie widzę go. Nic, ani żadnego dźwięku, ani nic. Może tu? A tu do góry? Co tutaj mamy? O kurczę, tu się coś buduje. Ej, dobra, nie wiem o co tu chodzi. On tu rozbudowuje dalej tę jaskinię, ten magik. Dobra, wiecie co, powiem wam tak. Nic tutaj nie widzę. I raczej tutaj nic nie zobaczymy takiego. Ale trzeba tu mieć to pod uwagę. Dobra, idealnie jest ten plakat postawiony, bo jestem w stanie teraz na kamerę 26. Widzimy ten plakat. Dobra, widzimy, że jest plakat. Będziemy mogli to kontrolować. Widzimy kitcoina. To jest bardzo dobra kamera. Ona nam bardzo dużo daje. Dobra, wychodzę stąd. Wyjdźmy po prostu na górę sobie tym przejściem. Jestem ciekaw, gdzie moja siostra teraz w ogóle poszła. Czekajcie, zróbmy tak. Ej, nie mogę płynąć. Co jest?
Nie mogę płynąć szybko. O, dobra, w końcu, dobra, jakoś mi się zepsuło. Dobra, wychodzimy stąd i teraz tak, gdzie jest moja siostra? Ona... jest gdzieś na wieży? Nie ma jej tam. Popatrzmy w dół. Dobra, nie widzę jej nigdzie, nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest. Dobra, odlećmy sobie stąd. Dobra, szybka akcja, teraz tak. Ja potrzebuję... ja będę musiał przekupić kogoś na pewno w pewnym momencie. Tak sobie o tym pomyślałem już przed odcinkiem nawet. Więc teraz wam powiem, widzowie, co wykminiłem. Za każdym razem, kiedy ja magika proszę jakąś pomoc, on chce ode mnie pieniądze. Więc ja, jako że system z zarabianiem pieniędzy za pomocą ametystu jest bardzo dobry, jak widzicie, muszę się na nowo zaopatrzyć w pieniądze, bo niestety te 4 kitcoiny, które zdobyliśmy na tą bitwę gangów, no niestety musiały zostać oddane magikowi. Więc w tym momencie mam 264 kitcoiny, ale muszę tego zdobyć o wiele więcej, więc będę musiał, jak tylko będzie okazja, zarabiać te kitcoiny, więc postaram się jak najbardziej wzbogacić na następny odcinek, ale to i może mi pomogą po prostu jakoś te pieniądze w tym, żeby odnaleźć tu ptusia i może kogoś przekupić, może właśnie moją siostrę czy coś tego typu. Wiecie co jest najgorsze? Że tu nie ma żadnych śladów w ogóle dotyczących tego zniknięcia tu ptusia, po prostu się pojawiły jakieś te pajęczyny, żadnej informacji po tu ptusiu, żadnych śladów ani nic i to jest mega przykre, że tutaj jakby, że nie da się w ogóle... Co to jest? Ej, dobra, czekajcie. To wygląda jak ślady tu ptusia. Ej, dobra, to do kogoś prowadzi, on tu se pływał, dobra, wyszedł. I są takie ślady, dobra, tu. Ej, dobra, dokąd to prowadzi? Tu się urywa? Dobra, czyli tu ktoś musiał go porwać. Jeżeli już. Tak, to by ślady były dalej, on wyszedł, był mokry. To jeszcze są, ale to, czy to się tak długo mogło utrzymywać? To musiało być niedawno w takim razie. Czy to jest możliwe, że on wrócił? Ej, dobra, nie wiem totalnie. Mam nadzieję, że się odnajdzie, ale... ale są ślady tu ptusia. Pytanie, czy on jest teraz na Kidowicach, czy on tu się gdzieś kręci. To wygląda trochę tak, jakby on mokre ślady zrobił na trawie po wyjściu z wody. Więc to wygląda tak, jakby to było przed chwilą. Dobra, nie wiem totalnie, gdzie on jest, ale mam nadzieję, że się znajdzie. Ale tu go nie widzę nigdzie. Dobra, będziemy musieli poszukać w takim razie za tymi śladami pójść, aczkolwiek tu się urywają. No nic, musimy czekać i zobaczyć. W każdym razie ślady widzimy. Może tu ktoś tak naprawdę wrócił, może on już tu gdzieś jest. Dobra, nie wiem, musimy po prostu poczekać.